nie wymarzyłem go sobie, ja go sobie po prostu nie wyobrażałem w taki sposób. Wydaje mi się, że nie jestem osobą, która jest w stanie ulegać presji, bo tą całą presję mam już poniekąd za sobą. Był sezon, nie wymarzyłem go sobie, ja go sobie po prostu nie wyobrażałem w taki sposób. Dlatego można powiedzieć, że wykroczyłem poza moje marzenia. Razem z trenerem postanowiliśmy, że postaramy się o występ na Mistrzostwach Europy i to było naszym celem, ale dwóch złotych medali nikt się nie spodziewał, dlatego uważam ten sezon za najbardziej udany w mojej dotychczasowej karierze. Występ w sztafecie byłby dla mnie dużym zaszczytem, ale na coś takiego trzeba sobie zapracować. Póki co nie wybiegam myślami w przyszłość, oprócz następnego sezonu, gdzie celujemy w Mistrzostwa Świata. Owszem, jest szansa na to, żeby wystąpić w naszej reprezentacyjnej sztafecie na igrzyskach, ale to są jedynie jakieś tam marzenia i nic nie jest w tej kwestii pewne. W tym sporcie najważniejsze jest to, przynajmniej według mnie, żeby na szczycie swojej kariery czy też na wysokim poziomie nie ulegać presji. Dlatego czuję się bardzo wyróżniony, czuję się dobrze, że tutaj jestem, ale w żaden sposób nie wpływa to na to, jak postrzegam odbiór mojej osoby przez społeczność lekkiej atletyki. Nie, albo po prostu o tym nie myślę, żeby się nie stresować. Wydaje mi się, że nie jestem osobą, która jest w stanie ulegać presji, bo tą całą presję mam już poniekąd za sobą. Przez wiele lat byłem topowy w swojej kategorii wiekowej, dlatego przyzwyczaiłem się do tego i można powiedzieć, że już nie dopuszczam tej presji do siebie.